Witam Cię serdecznie w tym krótkim poradniku, w którym pokażę Ci 5 prostych kroków, jak szybko wrócić do stanu ketozy. Jesteśmy świeżo po świętach, stąd matka ketoza nie każdego aż tak mocno ukochała, jakby chciał, stąd zaczynamy. No i dobra, zaczynając od najprostszego punktu, będzie to punkt pierwszy, BHB i MCT, czyli tak naprawdę suplementy diety, które pozwalają najskuteczniej i wręcz błyskawicznie natychmiastowo powrócić do stanu ketozy. BHB i MCT pozwalają nie tylko zwiększyć szeroko pojętą ketogenezę, poziom ketonów we krwi, ale i też właśnie zmniejszyć uczucie łaknienia. Co to nam daje? No jak rozregulowaliśmy sobie naprawdę mocno odstępstwami świątecznymi na naszą dietę tak naprawdę, to co? One potrafią zmniejszyć uczucie łaknienia. Stąd po prostu nie mamy takiej ochoty na latanie od razu po jakieś słodkie rzeczy, po jakieś może orzeszki czy coś. No a jak wiadomo, po takich odstępstwach, no czasem jeszcze kusi po prostu spróbować. Skoro mózg zaznał glukozy, przypomniał sobie jak to fajnie, jakie to fajne takie narkotyczne uczucie, to oczywiście chce tam wrócić z powrotem, nie? BHB i MCT skutecznie go od tego odwodzą. BHB i MCT potrafią też zmniejszyć taką senność poposiłkową, stąd masz więcej energii do działania, nie siedzisz tylko na tyłku i po prostu żresz dalej węglowodany, stąd po prostu jest bezpieczniej. BHB i MCT mają nieznacznie inne działanie, jednakowoż w tym przypadku, czyli w powrocie do ketozy, będą działać jednakowo dobrze. Pewnie ktoś się teraz zastanawia, co to kurde, to 5 punktów, to ile tam jeszcze będzie? Zanim jednak zdradzę drugi punkt, to przypomnę Ci oczywiście, że jeśli masz problem z rozpisaniem swojej diety albo gotowaniem posiłków, to oczywiście polecam Ci nasze kocurketonline.pl, gdzie rozpiszemy Ci diety z opcją nadzoru dietetyka. Popatrz, jakimi pięknymi przemianami możemy się pochwalić na stronie. Natomiast jeśli jesteś tym takim największym leniwcem, pozostaje nasz catering pod keto.pl, który tak naprawdę dowieziemy na terenie całej Polski. Nasza średnia ocen jest coraz wyższa, coraz bardziej Wam smakuje, stąd jestem naprawdę dumny z naszej kuchni. Punkt drugi, bardzo często go stosuję, czyli tymczasowa adaptacja. Co to jest według mnie? Jest to zastosowanie tak naprawdę bardziej takiego, bym powiedział, radykalnego systemu odżywiania, jakim jest dieta keto, ale w wariancie na przykład carnivore albo ekwas. Co to są za dwa warianty? To są bardzo mocno ograniczające tak naprawdę węgle warianty. Zarówno jeden, jak i drugi będzie dobry w tym przypadku. Który wariant tak naprawdę wybierzesz? Czy będzie to protokół ekwas, czy będzie to właśnie taki typowo mięsny, ortodoksyjny carnivore? To zależy od Ciebie, od Twoich preferencji. Natomiast najważniejsze tu jest to, żeby jak najmocniej ograniczyć węglowodany. Czy to będzie 5 gramów, czy 20, tak naprawdę bardzo mocno pozwoli Ci to przyspieszyć ketoadaptacji. Mi po takim balu świątecznym węglowodanowym, gdzie już wewnętrzna świnia naprawdę mocno się rozbudziła, to co, wystarczy mi tak naprawdę ze 2-3 dni, bardziej 3, żeby przywrócić już poziom ciał ketonowych we krwi do takiego średniego poziomu 0,6-0,8. Punkt trzeci, czyli aktywność fizyczna. Jeśli już rozjuszyliśmy naszą świnię wewnętrzną do tego poziomu, że już naprawdę mamy ochotę cały czas na słodkie, to warto dołożyć aktywność fizyczną. Czy to będzie bieżnia, czy to będzie siłownia, czy to będzie napierdzielanie martwych ciągów, wszystko z tego będzie skuteczne. Dlaczego? Jeśli nasza wątroba, jeśli nasz mózg i jeśli nasze mięśnie posmakowały już glukozy, to niestety musimy to najpierw spalić, żeby zacząć palić nasze podstawowe źródło energii, jakim są ketony i tłuszcz na diecie ketogennej. Stąd moja droga, mój drogi, jakie wytyczne bym Ci dał. No niestety nie ma czegoś takiego, że o, pół godziny na bieżni i będzie ketoza. Nie, niestety każdy z nas w jakiś sposób różni się budową anatomiczną, czy to wytrenowaniem, czy to wielkością mięśni tak naprawdę, gdzie możemy zgromadzić określoną ilość węglowodanów w postaci glikogenu. Bardziej przyjąłbym tutaj jednak spalenie ilości kalorii, a jak wiemy, średnio człowiek gromadzi w swoim ciele od 2000 do 2500 kilokalorii. Tego punktu więc nie traktowałbym jako takie, o dobra, to teraz idę 2500 kalorii spalić przez 8 godzin na treningu i będę w keto. Nie, to będzie punkt taki, który pomoże Ci wraz z zastosowaniem poprzednich dojść do szybszego powrotu do keto. Punkt czwarty, post od jedzenia, ale nie taki post, że sobie wrzucisz na Instagrama i wrócisz do keto, tylko post 24-48 godzin w zależności od Twojego doświadczenia. Oczywiście tłuszcz z pożywienia jest czynnikiem ketogennym, który gdzieś tam może zwiększyć ketogenezę w Twoim organizmie, jednak co jest najważniejsze w naszej diecie, to to, żeby ograniczyć jednak węglowodany. Stąd pamiętaj, że każdy posiłek, niezależnie czy on jest białkowo-tłuszczowy, czy ma wypierdzielone 200 gramów węgli w tym posiłku, to zawsze wywołuje to jakiś minimalny albo większy skok insuliny, no i cukru we krwi przede wszystkim. Stąd logicznym jest, że jeśli ograniczymy wszystko, to tych skoków nie będzie wcale. No, dlatego to jest najskuteczniejszy sposób, nie polecam go jednak początkującym. Jeśli nie próbowałeś jeszcze postów, w żadnym wypadku nie stosuj tego, kiedy wypadniesz z keto. Po prostu nie ma sensu, bo możesz się po prostu zrazić. Możesz chce coś zrobić, raczej zastosuj punkt drugi. A jeśli miałeś już doświadczenie z postem, to śmiało próbuj. Będzie to najszybsza droga do powrotu na keto. Punkt piąty, najbardziej szokujący, czyli nie rób nic. Tak naprawdę jest to bardzo dobry punkt. Dlaczego? Dlatego, że
Nie ma co żałować tego, co się zjadło na przykład na świętach, czy na jakimś tam węglowym balu dla wewnętrznej świni, który gdzieś tam po prostu się odbył ze znajomymi. Wiadomo, że takie pożywienie jest nieco inne niż tradycyjne na diecie keto. Wpadają jakieś zboża, wpada jakiś cukier, wpadają jakieś owoce, wpadają jakieś mazurki, różne rzeczy, z których czerpiemy nieco inne witaminy i minerały niż na tradycyjnym pożywieniu, które mamy na co dzień. Dlaczego mielibyśmy żałować tego, że nagle nas wywaliło ze stanu ketozy, chociaż dostaliśmy jakieś inne benefity, nie? Po prostu. Człowiek jest też istotą, która docenia coś, kiedy się to straci. Jeśli stracimy takie bardzo dobre samopoczucie, którym możemy się cieszyć na diecie keto, jeśli doświadczymy ciągłego pierdzenia, jeśli doświadczymy większej treści pokarmowej w naszych żołądkach, jeśli doświadczymy chodzenia 3-4 razy do kibla w te dni, bólu głowy i innych takich przypadłości, które towarzyszyły nam wcześniej, to jak nie docenić wtedy tego pięknego systemu żywieniowego, na którym jesteśmy tak naprawdę na co dzień? Stąd, według mnie, nic się nie stanie, jeśli ten stan ketozy powróci nie po 3, tylko na przykład po 5, po 10 dniach. Człowiek później się zastanowi, a może nie będę następnym razem 500 gramów węgliad, tylko sobie zjem 200, 150 i wtedy doceni. Pokrótce zluzuj wora. Niezależnie który punkt wybierzesz, a może mieszankę niektórych punktów, to pamiętaj, że człowiek nie musi być na okrągło 24/7 w stanie ketozy. Zdrowych ludzi jest więcej niż chorych. Jednostki chorobowe takie jak epilepsja rzeczywiście powinny pilnować tego stanu ketozy, żeby czuć się lepiej, żeby trzymać w ryzach chorobę. Natomiast większość z nas, zwykłych ludzi, takich jak ja czy ty, którzy są na odżywczym wariancie diety keto, zluzujmy troszeczkę wora. Człowiek to zawsze była istota cykliczna, dlatego tak dobrze się adaptujemy. Czy to noc, czy dzień, czy to, nie wiem, zima, czy lato, czy to właśnie dostęp do określonego pożywienia. Zawsze sobie radziliśmy. Jak nie było mięsa, jedliśmy owoce, jagody zrywaliśmy. Jak nie było jagód, to żeśmy zasadzili warzywa. I zawsze sobie radziliśmy. Nie bój się cykliczności. Jeśli wypadniesz nawet na 10 dni z keto, po prostu na spokojnie, z luźnym worem wróć do tego i się nie martw. Doświadczyłeś jakiegoś potknięcia? Po prostu wróć na dobre tory, powoli swoim tempem. A teraz to tyle. Dzięki, że byłeś ze mną w tym filmie. Niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę ci wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka i koniec. Tylko ketoza. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!